Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny mazurski ciąg wydarzeń. A więc dzisiaj wreszcie postanowiliśmy pójść sobie na spacer do lasu pochodzić. Wczoraj niestety, jak widzicie, kurna, na łódce 5 godzin spędzone bez kapelusza. Zakończyło się krwawą głową. Kurna, ręce tak samo. Już obłażę cały, kurna, tutaj też po same pachy zjarałem się. Plece już nie mówię, też dzisiaj troszeczkę się męczyłem w nocy. No ale dzisiaj w nocy była bardzo gwałtowna burza. Lało jak z cedra. Bra. Lekcja języka polskiego. A więc dzisiaj postanowiliśmy pójść sobie połazić po lesie. Ochłodzić główki. Tak? Tak. No. No więc ruszajmy. No i teraz idziemy. Dochodzimy do jezioro Białego. Jeziora Białego. Zaraz zobaczymy, już widzę prześwity jeziorka. No właśnie jedziemy sobie. I tak sobie myślę, kurna, jak to jest dzikie jezioro. O. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, kto to mógł nasrać tak. Jakieś zwierzę dzikie. O. No, to bo tu wody nie było, kurna, za dużo. Tu się nie utopił. Tak, okej. Okay. O. Jeszcze raz. Jeziorko Białe. Jeziorko Białe, dzikie jak grizzly. Dobra. Tutaj nic ciekawego. No, w sensie nic ciekawego. O, ładny widok jeziorka. Ale mech. Kurna, mięciutko tutaj. Stąpasz jak po dywanie. To mokrym dywanie. O, doszliśmy właśnie, kurna, tam pogoniło mnie w tamtą stronę. Doszliśmy właśnie do jeziorka. Zakaz polowania ryb. Zakaz połów ryb. Punkt czerpania wody. Właśnie jesteśmy nad jeziorem Białym, tak idziemy z tamtej strony, co widzieliście w poprzednim filmiku. I powiem szczerze, co to tutaj jest, no to jest mistrzostwo. Tak szczerze mówiąc, dobra, już nie będę tych ludzi nagrywał, ale szczerze wam powiem, bo w tym roku, nie wiem, może mi się uda jeszcze pojechać w Gielgię. Grej, no w sensie dookoła Wielkich Jezior, trasę na 500 km. I właśnie nie wiem, czy tu się nie zatrzymać. Ja zaznaczyłem to miejsce. Zaznaczyłem to miejsce. I tutaj na przykład, nie wiem, zrobić sobie nocleg, rozbić. No właśnie jak będę jechał, to chyba tak zrobię. Albo tutaj przyjadę z żoną na parę dni.
teraz idziemy. Ciężkie tereny przed nami. Kurna. Tak od razu pomyślałem sobie, kurna, że zapomniałem swojej maczety w domu. Takie dżungle mamy teraz. Piękne jak zawsze. Tam podśmiechujki robię. Tak. Kiedyś to słyszałem. No i teraz właśnie poszliśmy w tamtą stronę. Wykorzystaliśmy dwie możliwości, żeby przejść dalej. Ale niestety żadna się nie okazała skuteczna. Kurna, tam albo woda, albo trzeba by było do samej trasy iść. Nie wiem, jakaś... No, nie udało nam się przedrzeć na tamtą stronę bardziej, żeby pójść dalej. No więc wracamy i tam już nie będziemy na początek iść tej drogi, którą dochodziliśmy, tylko pojedziemy od razu tutaj przy tym. Jest tam ścieżka na górę, to spróbujemy tamtędy. 3 godziny spaceru i teraz idziemy do Domciu. Przeszliśmy 10 km w sumie, mniej więcej wyjdzie około 10, 3 z kawałkiem godzinowo, no około 3 godzin i załóżmy 10 km. A więc idziemy się przebrać i idziemy do miasteczka zobaczyć, jakie są lody. No i właśnie nasz weekend dobiega końca. Jesteśmy ostatni dzień na Mazurach. No i właśnie idziemy zachód słońca sobie oglądać. No cóż, miło było spędzić tutaj weekend. Było fajnie, było ekstra, mega, super. To wszystkie słowa, które znacie z moich filmów. No cóż, a jutro jedziemy do Warszawy. To już nie będę się odpalał, więc przyjadę, zmontuję i oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa!